piątek o godzinie 19. Zapraszam serdecznie na webinar. Ten webinar absolutnie to jest rzecz, która będzie podsumowała wszystkie te najważniejsze rzeczy, które się pojawiły w tym miesiącu, łącznie z wyrokiem TSUE, który zapadł w lipcu, który moim zdaniem jest bardzo istotny dla wszystkich frankowiczów, nie tylko dla frankowiczów, którzy mieli kredyty frankowe, czyli też tych kredytobiorców, przepraszam, nie frankowiczów, tylko kredytobiorców również w kredytów euro czy złotówkowych. To jest bardzo ważna kwestia. No a druga istotna rzecz dla członków społeczności życia bez kredytu, którą ja odbieram oczywiście też jako osobisty projekt, bardzo istotny dla wszystkich frankowiczów, dla wszystkich osób, które de facto chcieliby, aby wcześniej zakończyć spór z bankiem, czyli Departament Mediacji Ugód. Departament, który de facto jest moim zdaniem osadzony w odpowiednim timingu, czyli zakładam, że na dzień dzisiejszy wszyscy ci, którzy myślą o ugodowym zakończeniu postępowania sądowego w ramach właśnie ugody sądowej, powinni skusić się na to, aby faktycznie dać szansę naszym mediatorom, którzy grupowo będą chcieli przekonać bank, każdy zresztą bank w Polsce, o tym, że warto się dogadać na naszych warunkach. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z tą propagandą banków dotyczącą chociażby, i wiemy o tym, tych propozycji aneksów, czyli tych ugód pozasądowych. Zresztą już w tym tygodniu, w piątek, dowiecie się o tym, jak realnie oceniamy tą całą akcję propagandową, która funkcjonuje gdzieś tam w przestrzeni publicznej, tych reklamach różnych banków dotyczących namawiania na te niekorzystne dla frankowiczów ugody. No i to jest rzecz, która na pewno też w ostatnich tygodniach bardzo mocno Was interesuje i my w ramach webinaru w piątek, najbliższy piątek o 19:00 odpowiemy na te wszystkie pytania. Ponadto dla frankowiczów Getin, oczywiście to też jest dosyć na dzień dzisiejszy istotna kwestia, będziemy mogli sobie porozmawiać na bezpłatnym Zoomie. Zoom ten będzie miał miejsce i odbędzie się w czwartek o godzinie 20:00. Przypominam, że tam ten niestety Zoom ma jakieś ograniczenia, nawet jeżeli wykupimy jakąś największą formę tego prowadzenia tych spotkań online, to i tak tam jest ograniczenie do 500 osób. Także pamiętajcie, że te spotkania na Zoomie w związku z tym, że są tam pytania zadawane konkretnie przez Was, nie są nagrywane. Ja tutaj zweryfikowałem to. Nie chcę, żeby później dane osób, które tam zadają pytania, były gdzieś publicznie widoczne. Dlatego też to jest tylko i wyłącznie dla zamkniętej grupy frankowiczów Getinu, którzy chcą zadać pytania odnośnie tego, co się dalej będzie działo w tych sprawach. Pamiętajcie, że dla tych wszystkich osób, dla których my już mamy przygotowane czy wyliczenia, czy cały plan na składanie tych roszczeń, potrąceń do syndyka, tutaj nie ma się czym martwić, wszystko mam pod kontrolą. Jak widzicie, jesteśmy, działamy i na pewno do 19 sierpnia zdążymy. Natomiast jeżeli pojawiały się jakieś problemy, to możecie zadawać takie pytania. Wiecie, że będąc na wakacjach też na nie wszystkie pytania byłem w stanie odpowiedzieć. Pamiętajcie, że zawsze u nas dziewczyny w dziale administracji na bieżąco są w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. Od rana do wieczora siedzą w tej chwili przy tych wszystkich dokumentach i materiałach i Wam odpowiadają na te zagadnienia. Przy czym no, to dla mnie też jest bardzo ważne, że mam bardzo dużo zapytań, na które postaram się odpowiedzieć, ale jest to trudne z uwagi na to, że jest bardzo mało czasu na przygotowanie dokumentów dla osób, które w ogóle nie są jeszcze do tej pory naszymi klientami, a chcą się na to zdecydować. Moim zdaniem to już naprawdę nie ma na co czekać. Natomiast no, tam każda sytuacja jest inna. Są ludzie, którzy mają sprawy w sądzie, są tacy, którzy nawet jeszcze nie złożyli pozwu, a chcieliby coś robić. To wszystko jest możliwe. Jest możliwość wykreślenia banku z hipoteki w różny inny sposób niż tylko i wyłącznie postępowanie cywilne. Także jest dużo, dużo spraw, które są do omówienia, dlatego te dwa spotkania podzieliłem właśnie
na czwartek i piątek. W czwartek o 20 Zoom bezpłatny, a w piątek standardowo w ramach Okiem Były Frankowiczki z Kasią będzie przeprowadzony webinar od godziny 19, gdzie będziecie mogli zadawać pytania i otrzymacie pełen zakres również najświeższych informacji, które przygotowaliśmy dla Was w formie prezentacji, no i oczywiście w formie odpowiedzi na pytania, które się pojawią na żywo. Właśnie zapraszamy dlatego Was do uczestniczenia czynnego w tymże wydarzeniu. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, dzwońcie, jeżeli do kogoś nie oddzwoniłem jeszcze, to mogło też tak być, że hen daleko, niestety nie przyszły nawet SMS-y z powiadomieniem, także jeżeli ktoś dzwonił, a nie odpisaliśmy, nie odpisałem SMS-a, czy nie oddzwoniłem, to być może po prostu takiej informacji nie dostałem jako powiadomienie, także śmiało możecie dzwonić, jestem już dostępny o każdej porze.